Siema, siema, z tej strony Macieku i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym wstępie chciałbym was zachęcić do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Bardzo bym był wdzięczny dla was, jakbyście zostawili tu subskrypcję. No i co, jak widzicie, dzisiaj w sobotni odcineczek wlatuje top 5 najlepszych modułów tygodnia. No a dzisiejszym naszym testowym ciągnikiem będzie New Holland T6. No i co, chciałbym tylko na samym wstępie jeszcze przypomnieć, że oczywiście linki do tych modów są w opisie, w kolejności oczywiście jak na filmie, jak to było wcześniej. No i co, bez dalszego przedłużania polecimy sobie z pierwszym modzikiem, a pierwszym modzikiem będzie na dzisiaj prasa. Prasa, dokładnie już zaraz wam pokazuję jaka. O tu, otwieramy kategorię prasy. No i o, taka ładna ostatnio weszła maskara, no chyba coś takiego, to się czyta, spoko prasa, fajna. Jak widzicie, dużo konfiguracji tutaj nie ma, working speed to nie należy do tego moda, tylko taki inny jest do tego modzik. Dodatkowe naklejki, agromet, motoiport, o nie wiem, o coś takiego, no ale chyba tu nie ma za dużo konfiguracji, przepraszam, jeśli chodzi o dodatkowe naklejki. A jeśli chodzi o ograniczenie prędkości, to na dole po środku, na górze w rogu albo brak. No to sobie weźmiemy brak i jeszcze jest konfiguracja koloru. Weźmiemy sobie, wiecie co, ten o, taki pomarańczowy, bardziej niż czerwony. O tutaj, jak widzicie, ładnie z zewnątrz wygląda ta prasa. Jeśli chodzi o jakieś panel IC, tutaj nic nie... A nie, chciałem powiedzieć, że nie ma. Tu ładnie się otwiera, można zobaczyć sobie sznurki. Włożyć nie można, bo nie ma jeszcze takiego modzika. Chyba, żeby wkładać sznurki samemu, ale jakiś panel IC zawsze to jest. Dźwięki nawet są, możecie posłuchać. Otwierania i zamykania. No i jeśli chodzi o więcej, jeśli chodzi o panel IC, to chyba tu nic nie ma. Tylko to jest, no tak, to jest, to od razu wsiądę sobie do New Hollanda. Sobie wsiądziemy i podczepimy oczywiście tą prasę. Dobra, cyk. Podczepiam. Oczywiście tutaj zaczep jakby był niższy, to lepiej by to się podłączało. Ale to nie jest aż tak ważne. Jeśli chodzi o jakieś funkcje, to nie ma dodatkowych funkcji. Można opuścić sobie, można sobie włączyć. I ładnie tutaj pracuje to. No i z takich funkcji żadnych dodatkowych tu nie ma, ale możemy sprawdzić sobie, jak to, czy działa tutaj w prasowaniu oczywiście to. Kipruj na ziemię, weźmiemy sobie słoma, gdzieś tu musimy znaleźć. Musimy tak na 5 metrów. I no załóżmy... Te 3000 weźmiemy 300, żeby ta prasa jakby była napełniona na pewno. Ojejciu. Musimy jeszcze kliknąć. Co jest? Poczekajcie. O, jest. Trochę taka górka tu jest, ale możemy sobie tak przetestować. Możemy sobie opuścić. O. I można sobie prasować. Wszystko tu działa. Ale zrobimy sobie jeszcze kilka przejazdów, tak żeby to sprasować, bo chciałbym zobaczyć, jak czy ładnie tu wyrzuca wszystko belkę, bo belki w sklepie pisało, że mają pojemność 3000 litrów, więc można sobie to teraz napełnić. O tak, lecimy. Jeszcze troszkę, kilka litrów tu. O, i jest pełna belka. No jeśli chodzi o jakby pojemność, to właśnie tak jak wspomniałem przed chwilą, to 3000 możemy sobie wyładować. Ładnie, realistycznie tam orzeł wije, nawet dźwięki leciutkie są. I widać, że trochę to musi zająć, no bo jednak tę belkę trzeba owinąć. Znaczy, no z tymi sznurkami tutaj związać, o to tutaj chodzi. W środku, jeśli chodzi, ładnie tu wszystko jest zrobione. No i nie ma problemu z wyrzucaniem, normalnie wszystko się da. No więc można, jakby jest ta prasa godna polecenia. Jak widzicie, przetestowałem, wszystko tutaj działa, więc co? Lecimy do kolejnego modzika. A kolejnym modzikiem będzie wóz. Wóz konny, taki polski. Fajny na taką typową polską wieś. Gdzieś tutaj na końcu samym pewnie będzie. O, mamy wóz konny.
Trochę jest tu konfiguracji, niedużo, ale rodzaj zabudowania wozu, trumienka, brak zabudowy, otwarta trumienka, trumienka zabudowana z przodu i trumienka prawie 1,5 tony. No i lecimy ustawienia kół. Weźmiemy sobie, wiecie, chyba weźmiemy cały normalnie, tak jak to jest. Możemy sobie tak ustawić koła. Nie będę tu czytał, bo to dużo czytania. Możecie sobie popatrzeć, jakie tu konfiguracje. Jeśli chodzi o te koła, można, żeby były równe koła. Na pewno. I takie większe. Wiecie co, ja wezmę sobie którąś z pierwszych konfiguracji. O, taką weźmiemy sobie. I odblaski można sprawdzić, to pewnie tutaj z tyłu, tak czy nie. Sobie wezmę nie, bo to niepotrzebne jest. Kolor podstawowy możemy sobie wybrać. To może być zielone. Albo takie ciemniejsze. Weźmiemy sobie te ciemniejsze. Możemy zmienić też kolor tutaj oczywiście desek tutaj. Tego całego wozu. Weźmiemy sobie tak. I kolor felk jakiś jasny. Albo dobra, coś takiego. Nie, to nie pasuje. Weźmiemy sobie podstawowy 800 zł, bo to nas kosztuje. Znaczy 800 euro jakby, bo nie, ja mam taki modzik też na wybranie złotówek. Sobie podczepimy New Hollanda pod to, szybciutko. O, musimy szybciutko lecieć, żeby odcinek nie był zbyt długi, oczywiście. No ale ostatnio się to nie udaje tak robić, bo zazwyczaj są dłuższe te odcinki. No ale mam nadzieję, że dłuższe odcinki też dla was takie pasują. Bo nie chciałem robić jakiś na przykład po 20 minut, tylko jakbym się wyrobił to po 15, ale że udaje się te po 20 leciutko ponad robić, to robię po 20. Tu nic, żadnych funkcji nie ma, ale jeśli chodzi o pane IC, to tutaj też chyba nic na zewnątrz nie ma. Możemy sobie spróbować napełnić na przykład pszenicą. Weźmiemy, napełnimy. 1430 litrów się mieści tutaj nam. No i możemy sobie wysypać jedynie, to możemy sobie wysypać, zobaczyć. O, ładna animacja tutaj jest, zdjęcie oczywiście tej zabudowy, co tutaj z tyłu i z przodu. Ładnie widzę, że tu jest też podłożone, o tutaj mi chodzi, to plandeka czy coś, kawałek, coś takiego ala. No i jak widzicie, ładnie nam wysypało, więc no co tu sprawdzać. Zaczepia się, zaczepia, nie ma problemu z zaczepianiem. Więc, no co, chyba będziemy przechodzić do kolejnego modzika. Dobra, a kolejnym modzikiem będzie mod, który pewnie większość osób z tej serii czekała na niego. Będzie to ciągnik. Ciągnik dokładnie Ursus C363P. Jest to ciągnik, którego mam na serii, jeśli chodzi o serię Polską Wieś. Serię Polska Wieś, o tak. No i dobra, lecimy z konfiguracjami. 48 jakby oczywiście koni, skrzynia biegów to ręczna, 70 litrów, jeśli chodzi o pojemność baku, 28 km na godzinę. Możemy sobie wybierać tutaj, jeśli chodzi o napisy. To wiecie co, weźmiemy sobie o te chyba. Ten pomniejszony to takie słabe moim zdaniem są. Ja sobie wezmę te, chyba o te, nie te, przepraszam, tylko te czwarte, o te. Możemy sobie wybrać koła również. Ja sobie wybiorę, wiecie co, jakie? Bo takie, żeby było zróżnicowanie też jakieś. Wezmę może sobie te. Albo dobra, wezmę te, co po prostu mam na serii. Ustawienia kół, jeśli chodzi o tylne opony. Standardowy 2, standardowy. Wezmę sobie standardowy 2. Jeśli chodzi o tutaj kierownicę, to dwuramienna stara, trzyramienna. Trzyramienna z naklejką, trzyramienna Ursus, trzyramienna Ursus 2 i trzyramienna Ursus 2 plus przykrywka i stara 2. Weźmiemy sobie na przykład o takie stara 2 gałka, jeszcze jest tu, no i jest ta konfiguracja. Wezmę sobie stara 2 gałka, kabina. Teraz sobie wybierzemy kabinę szybciutko. Dobra, moja jest puszka, BK. 355 kunów, Sokółka jest, Lubsko, czeska NT to ta, którą ja mam na serii. Możemy sobie, albo dobra, lecimy dalej. Koja, Sokółka 2, Naglak 2, czeska Wiśnia, T
tej nie, tylko tą poprzednią czeską. No i dobra. Wiecie co, chyba wezmę sobie, może naglaka weźmiemy. Dobra, weźmiemy sobie naglaka, kabinę. Dobra, lecimy dalej. Dodatki, brak. Trójkąt odblaskowy, wzmocnienie błotników. Trójkąt odblaskowy i wzmocnienie błotników. Klatka. No, klatka, to co tutaj się zmienia? Dobra, lecimy dalej. Chlapacze. Chlapacze plus trójkąt, chlapacze plus belka. Chlapacze plus trójkąt plus belka. Dobra, weźmiemy sobie tą ostatnią opcję, dodatki. Tutaj o obciążnik chyba tu chodzi. 2, 3, 4, 5. 5, 6 obciążników można. Nałożyć sobie wezmę te 6. Tłumik srebrny, czarny, C360, C360 z wychwytnikiem. Tłumik od Zetora i srebrny. Weźmiemy sobie dla odróżnienia może z Zetora. No chyba to, albo dobra, weźmiemy, że było tak jak w 60 normalnie. 60 tylko z wychwytnikiem. Blaszka grill. Tak. Nie. Weźmiemy sobie tak, tutaj oto, tutaj jak widzicie, grill, siatka nowa, siatka stara, kratka, ojejciu, kratka C355M, kratka RSK, bez. Weźmiemy teraz sobie kratka RSK, może, dobra, lecimy, oś przednia nowa i stara. Weźmiemy sobie nową, konsola odłacza tak czy nie. Weźmiemy sobie bez, błotniki zwykłe, z chlapaczami, inne i bez. Weźmiemy sobie chyba, ty może inne, tak, dobra, weźmiemy sobie te inne. Lampy w masce, rogi 2, rogi 3, rogi 4, bez. Weźmiemy sobie tą pierwszą opcję, w masce siedzenie. Jak widzicie, tutaj się zmienia stare, MF, nowe i stare. Nowe weźmiemy sobie te. Dobra. Obciążniki, przednie koła to bez. Dobra. To tablica, teraz ustawienie tablicy. Stara, podlaskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, łódzkie, lubuskie, pomorskie, małopolskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, opolskie i wielkopolskie oraz podkarpackie i śląskie i świętokrzyskie i mazowieckie i zachodniopomorskie i bez. Dobra, weźmiemy sobie po prostu stara. Obudowa. Co tu się zmienia? Gdzie to jest teraz? Ciekawe, może tutaj? Tak, to tutaj się zmienia. Dobra, sobie weźmiemy bez. Dobra, obciążniki kołtylnik chyba. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, ja leciutko lecę z konfiguracjami. Weźmiemy sobie jeden wzór po lewej lub po prawej. Lub RSK, czyli, a dobra, już wiem. No i bez. Sobie weźmiemy po lewej. Lecę szybko z konfiguracjami, bo wy jak sobie pobierzecie, możecie sami to skonfigurować, a ja chcę tylko na szybciaka przedstawić wam konfigurację. A wy sobie jak to pobierzecie, już modzika, możecie to sobie na spokojnie ogarnąć. Weźmiemy sobie jakiś taki czerwony może. O taki jakby wziąć. No, możemy taki wziąć. Taki bardziej ciemny korpus weźmiemy, kabina taka może być, kolor felk, dach. To sobie zostawimy o takie kolorki tutaj. O, kupujemy oczywiście. O, prawie nam na wóz wleciało. No i tutaj jest panel IC, to co ja lubię. Możemy sobie pierwsze tutaj widełki tutaj na zaczep wziąć, sobie zostawimy, bo to fajna opcja. Otworzyć maseczkę możemy sobie. Możemy sobie otworzyć drzwi. Z tyłu to nic nie ma. Można prawe drzwi otworzyć. No i
jeśli chodzi o tutaj na zewnątrz, to nic nie ma. O inne funkcje panelu IC. O, tutaj możecie dźwięki posłuchać. Ojejciu, tylko ja mam na skrzyni oczywiście, tak jak czasami to mi się robi przed odcineczkiem. O. Oczywiście możemy sobie wbić biegi i dźwięk pewnie już kojarzycie ze serii Polska Wieś. Więc to jest dosyć wam znane chyba. Możemy sobie włączyć panel IC w środku. Możemy sobie zamknąć drzwi prawe. A nie, możemy sobie... Ciekawe, czy się ruszają te drzwi. Ciekawi mnie to. Nie, to jakoś tak się tylko zmienia. Możemy sobie podwoić drzwi. Aha, dobra, nieważne. To nie wiedziałam o tej funkcji. Dobra, możemy sobie zamknąć drzwi. O tutaj, ojejciu, tylko coś mi teraz nie działa. Tu możemy, ale tu powinno też się dać. No nie wiem, dobra. Czasami ten panel IC się zacina, więc to nie, już niestety. A, tutaj jest taka funkcja, że można sobie tak jakby leciutko zrobić, uchylić to, a nie na maksa. Musimy to chyba teraz tak zdemontować. I tutaj, tak, jest normalnie, zamyka się. O tu powinno działać teraz też. Tak, możemy jak najbardziej też tylną szybę otworzyć. Tylko ciekawe, czy mi się to uda. O, uda mi się. No i dobra, możemy też również deskę tutaj postawić. No i jedyne z takich funkcji, to są jedyne funkcje panelu IC, jeśli chodzi o ten modzik. No i chyba tylko tyle. Ma 5 biegów ten Ursus, 28 km na godzinę, jak to było oczywiście w sklepie. Więc, no co, chyba przejdziemy sobie do kolejnego modzika. Ja sobie zaparkuję przy prasie. Może to będzie jakoś ładnie wyglądać. O, dobra. Jak widzicie, taki zestawik, ale to teraz nie musimy się tym zajmować. Jeśli chodzi o kolejny modzik, jest to modzik, dokładnie budyneczek. Budyneczek, dokładnie obora dla krów. Już wam pokazuję. Jest to ta obora dla krów, polska obora. Sobie postawimy ją tutaj. O, trochę pewnie nam zepsuło teren, ale to nic nie szkodzi. O, może sobie przejdziemy do prezentacji budynku od razu sobie, tego gdzie tutaj, o, można otworzyć okno zarządzania, jakby zarządzenie zwierzętami. Tutaj 45 krówek się mieści w tej oborze. Możemy sobie przejść tutaj, otworzyć drzwi, no i tyle. Przejazd jest, o, widzę jedyny błąd, że to jest takie jasne i jakieś zgaszone tutaj ciemno, cień jest to jest trochę tak niedopracowane, ale moim zdaniem modzik i tak warty pobrania, bo to jest spoko obora jak na taką polską wieś też. Tutaj drzwiczki się otwierają, przejazd jest. Można tu też otworzyć bramę jak najbardziej. No i tu można na przykład sobie jakimś wjechać takim na zwierzęta, jakby autem, takim, nie wiem jak to nazwać do końca, ale chyba wiecie, co mam na myśli. Można sobie otworzyć drzwi, bo trochę nie wygląda to jak krowa przechodzi przez drzwi. No i tutaj jest pastwisko dla krówek. Fajna też opcja, jeśli chodzi o ten o tą oborę. No bo tutaj tylko tyle miejsca by miała, 45 krów, to jednak musi się zmieścić. Jeśli chodzi o tekstury tego budynku, są jak najbardziej super. Zobaczcie, tutaj wszystko jest dopracowane. Znaczy, wszystko dopracowane, no wiecie. Może nie aż tak, ale chodzi mi o tekstury. Aha, dobra, nieważne, bo tak trochę źle powiedziałem. Możemy włączyć sobie oświetlenie budynku, jak najbardziej w nocy można również sobie pracować. No i co, no. Z tego modzika to chyba będzie na tyle. Lecimy z kolejnym, czyli ostatnim. A ostatnim modzikiem na dzisiaj będzie kosiarka. Kosiarka dokładnie to będzie Famaro Z036 Meduza. No i tutaj mamy... oczywiście 32 konie wymagane, 1,7 metra szerokości. No i lecimy, jeśli chodzi o osłonę bębnów. Osłona bębnów plus fartuch. Możemy sobie, weźmiemy to. Osłona pasków klinowych. Z osłoną i bez osłony, weźmiemy sobie bez. Osłona środkowa, możemy sobie też również ją wziąć. No i rodzaj zaczepu, nowy typ. Czy stary typ? Weźmiemy sobie nowy typ.
Możemy sobie zmienić kolor na tej kosiarki, ale mi się wydaje, że oryginalny kolor jest jak najbardziej spoko. Weźmiemy sobie to na jak najjaśniejsze. O, i kupujemy sobie. Gdzie to nam się pojawiło? O, tutaj się pojawiło. Możemy sobie podjechać oczywiście New Hollandem. O, lecimy tutaj. O, dobra, podczepiamy. Jeśli chodzi o takie funkcje tutaj, jeśli chodzi o pana IC, to chyba tu nic nie ma, ale widzę chyba już animację tego fartucha, tak jak to nazwane było w sklepie, ładnie to się rusza. Jeśli chodzi o funkcję, to można ją rozłożyć, tą kosiarkę. Dobra. I można, o, dźwięki nawet są, można sobie opuścić. No i kosić. O, nawet tu mogę sobie przetestować, jak widzicie. Dźwięki też fajne są. Jak widzicie, kosi, jeśli chodzi o koszenie zwykłej trawy, też to będzie działać. Tylko ja mam taką trawę oczywiście ze sklepu, taką malowaną, więc to nie za bardzo tak do koszenia, ale jeśli chodzi tutaj o wygląd, wszystkie tekstury są jak najbardziej spoko, a ten fartuch zwłaszcza jest to fajna sprawa, bo jak się jedzie i się zakręca albo coś, to ten to się rusza. I animacje widać jak najbardziej. Jeśli chodzi podczas działania tej kosiarki, czy tutaj się ruszają paski, ruszają się, jak widzicie tutaj, o, mogę sobie wziąć od dołu, tak, tutaj wszystkie tutaj bębny tutaj się ruszają, tak jak ma to być. Wałek powinien się kręcić i się kręci. O, jedyny pan, funkcja panel IC to jest to. No i co, no chyba to będzie tyle z tego modzika, czyli cały odcineczek już zleciał. No i co, ja was zapraszam na poprzedni odcineczek na moim kanale. Prawdopodobnie to jest odcineczek ze serii Polska Wieś, więc zapraszam też, zachęcam do zajścia w opis, bo tam są modziki wszystkie, linki w kolejności, tak jak na filmie, do tych modzików. Więc polecam zajrzeć też w opis i wejść przy okazji na poprzedni film na moim kanale. Ja was jeszcze raz zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Bym był zadowolony, jakbyście zostawili tu subskrypcję, a przy okazji możecie też lajka zostawić w górę, lajka, to ja bym był bardzo wtedy zadowolony. No więc co, w tym odcinku to było na tyle. Trzymajcie się i na razie, cześć!